puszyste i miłe. Zabawne lub naprawdę ostre i groźne psy coraz częściej stają się członkami wielu rodzin. Strzegą wielu gospodarstw lub po prostu są pupilami dzieci i dorosłych. W ubiegłą sobotę miały szansę zaprezentować się. Wszystkie czworonogi bowiem brały udział w festynie Psiego Ogona, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Spoglądając na plac festynowy za Centrum Kultury i Promocji z zewnątrz trudno było ukryć zaskoczenie, bo tym razem nie świętowali ludzie, ale psy. Małe, duże, rasowe czy kundelki przybyły wraz z właścicielami, którzy mogli się pochwalić, a także wymienić poglądami. Psi Ogon jest już po raz czwarty widzimy właścicieli psów z ich pociechami, właścicieli kotów i innych zwierzątek, ale po raz pierwszy zbieramy karmę dla zwierząt potrzebujących tej pomocy. Karma trafi do schroniska dla zwierząt, mamy nadzieję, że troszeczkę jej uzbieramy, ale najfajniejsze jest to, że wszyscy spotykamy się, chwalimy się swoimi pociechami. Oprócz zabawy i nagród w programie festynu znalazły się również porady, jak prawidłowo wychować psy, czy też jak odgadywać jego potrzeby. Największą radość miały jednak dzieci, które brały udział w licznych konkursach. Poza tym mogły narysować swoje pupile czy ulepić. Emocji nie zabrakło, a najwięcej towarzyszyło ich podczas wyboru psiej mis i psiego mistera. Czy spodziewałaś się, że twój piesek zdobędzie pierwsze miejsce? Nie spodziewałam się tego. A jak długo już masz tego piesa? Chyba 2 miesiące. Jakie ma cechy? Czy jest spokojny, czy niegrzeczny? Niegrzeczny. Gryzie? Tak. A co mu dajesz jeść? Karmę. Wśród szczekania i psiego gwaru udało nam się podpytać, jakie znaczenie mają psy w życiu kraśniczan. Czy uważa pani, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka i jak długo ma pani już swojego psa? Tak, moim zdaniem posiadanie psa zmienia człowieka w ten sposób, że jest przyjacielem innych ludzi i pies również jest przyjacielem człowieka. Mam pieski od pieska, właściwie 2 pieski mam od około 12 lat. Niektórzy wybierają psy lubiące zabawę, inne spokojne, opanowane, co decyduje o wyborze psiego kompana. Piesek nazywa się Fibi. Ja zapraszam tutaj jeszcze do komisji panią Dorotę Postyniak. Zapraszam do naszej komisji, która zaraz wybierze najpiękniejsze szczenie. Zapraszam panią Dorotę. Chodzić na spacery, dużo ruchu potrzebuje, no ale przede wszystkim jest taki towarzyszy. I nie pozwalają dokonać wyboru członkom rodziny. Jak długo jest pan posiadaczem tego psa i dlaczego akurat teraz? Mamy go już ponad 4 lata. Że każdy nie wiem, jeszcze wtedy nie było takie mody, jak kupowaliśmy go, a zawsze w domu był pies. Czegoś takiego nie ma. W sumie siostra wybierała. Ale tylko w swoim kupiliśmy go w Lublinie, w hodowli. I kot za ściany dosłownie, trafiając do tej grupy kotów, ten pies? Nie jest się w stanie z nimi dogadać. Znaczy, w stosunku do dzieci bardzo spokojny. Okazuje się, że na festyn psiego ogona przybyły również koty. Pomimo strachu w oczach pojawiły się na scenie i w nagrodę za odwagę otrzymały karmę. Co ciekawe, mogliśmy również zobaczyć inne zwierzątko, które jak okazuje się również może być towarzyszem człowieka – żółwia. Znalazłem tą żółwicę 15 lat temu, jak jadąc na rowerze do Opola Lubelskiego. W tej chwili ma 1,5 kilo, a ważyła 30 deko. I nie ograniczam ją w żadnym terrarium, ma swój kącik taki w pokoju i sobie tam siedzi od października, od połowy października do połowy marca zapada w stan hibernacji i śpi po prostu. Sądząc po liczbie przybyłych, coraz więcej osób kupuje psa lub stara się go przygarnąć ze schroniska. Jak widać, powiedzenie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka jest jak najbardziej właściwe. A świadczyć może o tym merdanie ogona, które zawsze wita nas ciepło, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy nastroju.